Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak przejść z kosmetyków drogeryjnych, perfumeryjnych, czyli tak zwanych chemicznych, na produkty naturalne. I będę tu mówić zarówno o produktach do makijażu, jak i do pielęgnacji. Ja w tej chwili wymieniłam wszystkie swoje produkty do makijażu na naturalne, więc myślę, że mogę Wam opowiedzieć, jak to wyglądało z mojej perspektywy, ale powiem Wam też, jak możecie Wy to zrobić. Po prostu proponuję Wam, żebyście dostosowali to do siebie, do tego, jakie Wy macie potrzeby i jaki macie budżet. Ja osobiście uważam, że jeżeli już na przykład używacie naturalnych kosmetyków do pielęgnacji albo chociaż części naturalnych do pielęgnacji, to warto też zwrócić uwagę na to, jakiego używacie makijażu, dlatego że jeżeli używacie na przykład naturalnych kremów i jakichś innych produktów do pielęgnacji twarzy, to znowuż wtedy, kiedy używacie drogeryjnego albo perfumeryjnego podkładu, możecie w pewien sposób, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, niszczyć ten efekt. I rzeczywiście tak często jest. Często też miałam takie pytania, że jaki podkład będzie pasować do naturalnej pielęgnacji. Tak naprawdę każdy, ale z drugiej strony pytanie moje jest takie, czy warto używać tą naturalną pielęgnację, naturalne maseczki, naturalne różne środki myjące i tak dalej, a nie używać naturalnego makijażu. Według mnie jest teraz już taka gama kosmetyków dostępna zarówno do pielęgnacji, jak i do makijażu z różnych półek cenowych, że naprawdę można coś sobie wybrać i na coś się zdecydować. Ja zmieniłam tutaj na początku zmieniłam swoją pielęgnację, powoli zmieniałam, dlatego że zwyczajnie nic na mnie nie działało z drogerii, z perfumerii. Używałam i tanich, i średniopółkowych, i drogich kremów, i tych aptecznych, i naprawdę, uwierzcie mi, nic na mnie nie działało, nic nie dawało mi skutku. Moja skóra była praktycznie cały czas taka sama, cały czas miałam problemy z trądzikiem, szczególnie tutaj w okolicach brody, żuchwy, na czole. Miałam też sporo uczuleń, takich typowych uczuleń, takich kaszek uczuleniowych albo jakichś takich wysypek, i bardzo często mi to przeszkadzało. Nakładałam coraz to cięższe podkłady, znowuż przez to coraz cięższy makijaż robiłam, i w pewnym momencie stwierdziłam, że skoro już przestawiłam się na tą naturalną pielęgnację i ona mi służy, to powinnam też się przestawić na naturalny makijaż, bo jednak trochę moja skóra cierpiała na tym z powodu tego makijażu, że ten makijaż nie był naturalny. Podkłady za bardzo mi obciążały skórę, powodowały też różne wypryski, różne uczulenia, i stwierdziłam, że po prostu nie jest to warte, bo jeżeli jest jednak ten wybór, bo wiecie, kiedyś jak ja zaczynałam się malować, to takiego wyboru nie było. Nie było tylu fajnych kosmetyków kolorowych, nie było też tak za bardzo pielęgnacji naturalnej, były jakieś glinki, olejki i to tak naprawdę wszystko. I dopiero teraz można powiedzieć, że jeżeli teraz ktoś decyduje się na to, żeby na przykład zacząć się malować, albo żeby bardziej świadomie dbać o siebie, to wydaje mi się, że teraz jest akurat najlepszy na to moment, że jest teraz tyle marek, jest tyle możliwości, że jest to bardzo dobry moment. I dlatego ja też teraz się zdecydowałam na to, że teraz już tak naprawdę nie mam wymówki na to, żeby nie używać naturalnych produktów do makijażu, bo one są i zarówno drogie, i tanie, i dobrej jakości, i różne kolory, i naprawdę można sobie znaleźć coś dla siebie. I teraz takie dwie metody, jak wymienić te produkty zarówno do makijażu, jak i do pielęgnacji, i powiem Wam, jakie są według mnie wady i zalety obydwu tych metod, i potem powiem Wam, jak ja to robiłam. I pierwsza metoda to jest wymiana wszystkiego na raz, a druga metoda to jest wymiana etapami, wtedy kiedy coś skończymy. I wymiana na raz powoduje to, że musicie dużo pieniędzy wydać w jednym czasie. To znaczy, jeżeli chcecie wymienić całą pielęgnację, albo cały makijaż, albo jedno i drugie, no to wydacie wtedy na raz bardzo dużo pieniędzy i może to się wydawać drogie. Choć z drugiej strony, jeżeli dużo kosmetyków kupicie w jednym sklepie, przeważnie internetowym sklepie, to wtedy zaoszczędzicie sporo na wysyłce. Warto brać też to pod uwagę.
że kupując na raz często też są jakieś rabaty, więc jeżeli kupujecie powyżej jakiejś wybranej kwoty, to czasami też ta wysyłka jest gratis albo jest dodatkowy rabat. Ja proponuję Wam też, jeżeli wymieniacie na raz, żeby poczekać, aż dany sklep będzie miał promocję, jakąś obniżkę na wszystko albo na dane kategorie produktów, że jak będziecie więcej produktów kupować z danej kategorii, to żeby troszeczkę więcej tych pieniędzy zaoszczędzić. Przepraszam Was za zmieniające się światło, ale zaczął padać deszcz, a naprawdę chciałabym nagrać ten film dzisiaj i go wstawić, więc tak. Kolejną wadą przejścia na naturalną pielęgnację, naturalny makijaż na raz jest to, że możecie dostać jakieś uczuleń albo podrażnień. Możecie dostać uczuleń, ponieważ naturalne kosmetyki, zazwyczaj kremy właśnie czy sera, zawierają różne składniki w wyższych stężeniach albo zawierają czyste naturalne oleje, które mogą wywołać reakcje alergiczne. Ja na przykład mam reakcje alergiczne na olejek pomarańczowy, który jest stosowany w bardzo wielu produktach, i kiedy zmieniałam niektóre kremy, dziwiłam się, że mam nagle jakieś dziwne uczulenie i wyglądałam tak, jakbym miała świnkę albo różyczkę. Miałam spuchniętą twarz, bardzo, bardzo silne to uczulenie było. I musicie się z tym liczyć. Kiedy zmienicie wszystkie produkty na raz, może być tak, że po prostu nie będziecie wiedzieć za bardzo, co Was konkretnie uczuliło, bo tych produktów będzie dużo i trzeba by po kolei sprawdzać, który Was uczulił. Może też być podrażnienie spowodowane nie uczuleniem, ale tym, że tak jak wspomniałam, jest dużo, dużo substancji aktywnych. Skóra Wasza wcześniej nie była za bardzo przyzwyczajona do tego, że ma dużo substancji aktywnych, i to może wywołać podrażnienie. W przypadku makijażu raczej takich problemów nie ma. Jeżeli zmieniacie podkład, to raczej reakcje są pozytywne. Skóra zwłaszcza trądzikowa z podrażnieniami lepiej reaguje na podkłady mineralne czy podkłady naturalne, takie na bazie olejków czy różnego rodzaju. Teraz też są podkłady BB albo jakieś inne wodne formuły, więc zazwyczaj skóra lepiej reaguje na te podkłady naturalne. Tutaj takiego problemu nie ma. Jeżeli chodzi o różne produkty typu róż, tusz, cienie, to tutaj w ogóle taki problem nie powinien wystąpić, bo zmieniacie tylko to, że jest lepszy skład, i raczej nie słyszałam o tym, żeby ktoś miał uczulenie na naturalne cienie. One też mają dosyć proste składy, więc dobrze jest je sobie przeczytać. I właśnie jeżeli chodzi o składy, to tutaj jeżeli kupujecie dużo produktów na raz, możecie wpaść w taką pułapkę, że po prostu kupicie produkty, które będą się wykluczać albo które będą bardzo nasilać jakiś efekt, na przykład efekt rozjaśnienia, co może być dobre, ale może być też tak, że będzie nasilać efekt złuszczania, bo kupicie kilka produktów, które złuszczają, i tutaj przy kupowaniu dużej ilości raz często już pomijamy to czytanie składów, bo chcemy mieć całość już teraz, jesteśmy podekscytowani tym, i te zakupy są niestety, ale troszeczkę mniej przemyślane. Oczywiście jeżeli chcecie kupić wszystko na raz, akurat teraz skończy Wam się cała pielęgnacja, to fajnie, to czemu nie, tylko tak jak mówię, przeczytajcie chociaż te składy. Natomiast jeżeli kupujemy etapami, to tutaj znowuż płacimy za wysyłkę wielokrotnie, często te wysyłki kosztują około 10 zł, więc do ceny produktu trzeba sobie doliczyć te wysyłki, ale z drugiej strony znowuż czytamy te składy, lepiej szukamy tych produktów, trwa to troszeczkę dłużej, więc też możemy, jeżeli mamy już starą tą pielęgnację, powiedzmy w pewnym sensie unormowaną, wiemy, co na nas działa, a co nie, to jeżeli tutaj kupimy nowy produkt do pielęgnacji naturalny, to możemy łatwo stwierdzić, czy on nas uczula, czy on nas podrażnia, czy nie.
Ale też nie ma takiej gwarancji, bo może być tak, że w połączeniu z tymi starymi produktami niestety ten nowy okaże się, że ma na przykład podobny składnik, chociażby kwas salicylowy albo jakiś inny kwas, i znowuż tutaj spotęgujemy sobie ten efekt złuszczania, czyli tak jak mówiłam, nie jest to takie jednoznaczne. Wadą też zmieniania produktu po produkcie albo zmiany etapami może być tak, że na przykład założymy sobie, że kupimy kolejny produkt już naturalny, kiedy zużyjemy poprzedni. I może tak być, że na przykład mamy 10 róży albo dużo cieni do powiek i nie dojdzie do takiego momentu za długo. Czyli ja, zużywając swoje kosmetyki kolorowe, kiedy przez rok nie kupowałam kosmetyków kolorowych, niektórych kosmetyków nawet nie dotknęłam dna. I tutaj może być tak samo u was, że po prostu do pewnego produktu nigdy nie dojdziecie naturalnego, znaczy nie to, że nigdy, ale będzie wam ciężko dojść do naturalnego, bo macie na przykład tak dużo właśnie cieni czy róży. Jeżeli chodzi o podkłady, to tutaj jest troszeczkę łatwiej, bo jak zużyjecie podkład, to kupujecie sobie swój już nowy naturalny, możecie też kupić podkład w formie sypkiej, mineralny, i tutaj używać raz tego albo naprzemiennie, ale jeżeli chcecie kupić dany produkt po tym, jak zużyjecie poprzednie, to w przypadku cieni, pomadek, róży, bronzerów może to być naprawdę bardzo, bardzo trudne. Tutaj oczywiście w zależności od tego, ile macie swoich produktów, może też być tak, że dojdzie do takiej sytuacji, jak u mnie doszło z tuszem do brwi, że byłam tak zadowolona z tuszu z Essence do brwi, że nie chciało mi się wymieniać tego na produkt naturalny. I dopiero jak mi się... Myślałam, że jeszcze mam trochę tego tuszu do brwi z Essence, ale okazało się pewnego dnia, że nagle się skończył i że już go nie mam. Miałam kredki do brwi, umalowałam się kredką do brwi, ale wkrótce potem jednak zdecydowałam się, że kupię ten tusz do brwi z Lavery. On jest droższy. Prawdopodobnie też będzie tak, że no wiecie, tamten kosztował 10 zł, ten kosztuje 30 zł, więc 3 razy więcej. Jest też mniejszy wybór tych tuszy do brwi, bo te kolejne są już droższe. Ale mimo wszystko zdecydowałam się na tą zmianę i jestem z tego zadowolona. Ale może być właśnie tak, że do jakiegoś produktu będziecie bardzo przyzwyczajeni albo stwierdzicie, że to się nie opłaca. Też ta gama kolorystyczna jest ograniczona, więc może być tak, że w przypadku niektórych produktów, jeżeli nie zdecydujemy się na ogólną wymianę na raz, to będziecie trochę marudzić, że bo ten produkt jest za drogi, bo kolor mi nie pasuje, bo tamten poprzedni miał wspaniały kolor, bo tamten poprzedni ma super krycie, bo tamten poprzedni jest bardzo długotrwały i tak dalej, i tak dalej. I takich powodów, żeby zostawić chociażby jeden produkt nienaturalny, może być bardzo dużo. To znowuż zależy tylko od was, od tego, jakie wy macie podejście. Jest tak duży wybór, że w końcu coś wam się spodoba. Może to nie będzie kosztowało 9 zł, tak jak pomadka z Vibo, ale za 15 czy za 20 zł też można kupić fajne pomadki. Czasami też warto się zastanowić właśnie, kiedy zmieniacie etapami, i ile tych produktów potrzebujemy, czy chcemy tych produktów troszeczkę może mniej, ale lepszej jakości, albo jakieś konkretne kolory. Powiem wam teraz, co według mnie warto wymienić na początek, i jeżeli chodzi o pielęgnację, to według mnie warto wymienić na początku zamiast toników drogeryjnych kupić sobie hydrolat. Możecie kupić sobie hydrolat dostosowany idealnie do potrzeb waszej cery. Możecie do tego hydrolatu dodać również inne substancje nawilżające, jeżeli chcecie, żeby to była bardziej taka esencja. Kolejną rzeczą, którą według mnie warto zmienić na samym początku, to jest produktów do ust. Produktów do ust ja już przerobiłam troszeczkę i akurat w tym temacie jestem bardzo wymagająca, ale produkty do ust to jest coś, co zjadamy. Coś, co dosyć często używamy, i według mnie warto by było, żeby właśnie ten produkt był naturalny. Właśnie ze względu na to, że go zjadamy, ale też ze względu na to, że dosyć dużo go używamy. Również te naturalne balsamy do ust są bardzo, bardzo przyjemne i bardzo skuteczne. Ja, kiedy zmieniłam balsamy z tych, powiedzmy, parafinowych,
na te bardziej naturalne. Odczułam dużą różnicę, a uwierzcie mi, co do tego produktu jestem akurat chyba najbardziej wymagająca. Kolejne rzeczy, które warto zmienić, to są produkty do mycia, zarówno do mycia twarzy, jak i ciała, oraz czy chociażby mydło do rąk, ponieważ znowuż ich używamy bardzo dużo. Bardzo dużo też może z tego wynikać, możemy odczuć dużą ulgę na skórze, skóra nie będzie taka ściągnięta, ale kiedy szczególnie produkty do mycia twarzy, kiedy myjemy twarz, zmywamy makijaż, tutaj tych produktów trochę dużo zużywamy, może to się wydawać trochę marnowaniem pieniędzy, bo to jest tylko produkt, który jest przez chwilę na naszej skórze, ale te produkty często zmieniają naszą skórę bardzo mocno, dlatego że produkty naturalne nie są tak mocno wysuszające. Gdy przejdziecie na naturalny makijaż, to nie będziecie już mieć takiego problemu ze zmywaniem, więc wtedy te naturalne płyny micelarne czy nawet jakieś delikatne żele będą spokojnie Wam zmywać cały makijaż. A kolejne produkty, które warto wymienić w pielęgnacji, to są oczywiście wszelkiego rodzaju takie dogłębne nawilżanie, czyli balsamy do ciała, serum czy maski, już tonik na hydrolat, kupicie sobie jakąś glinkę do tego, to już macie tak naprawdę maseczkę, możecie do tego dodać jakiś olejek zamiast serum, też zastosować sobie taką terapię olejkową i wtedy macie już trzy produkty do zrobienia sobie super maseczki i to naprawdę niewielkim kosztem. Często olejki, nawet jeżeli kupicie najdroższy olejek świata, czyli olejek z opuncji figowej, który kosztuje około 30 paru złotych za 5 ml, to i tak to będzie taniej niż jakbyście kupili jakieś drogie serum, a możecie wybrać olejki, które kosztują po 10-15 zł za 30 ml czy za 50 ml, chociażby olejek żożoba, który nie jest taki drogi, olejek mój kochany, olejek z pestek truskawek, olejek z pestek malin, olejek z czarnuszki jest bardzo polecany do cery tłustej, trądzikowej, także one na pewno będą dużo, dużo tańsze niż jakiekolwiek serum, chociażby nawet drogeryjne, które nie za dużo Wam pomaga. Jeśli o makijaż, to tutaj polecałabym na początku zmienić dużo rzęs. Dużo rzęs dotyka najbardziej wrażliwych okolic Waszej twarzy i chyba najbardziej wrażliwych okolic ogólnie na Waszym ciele, więc warto by było, żebyście się nad tym zastanowiły. Tuż do rzęs to jest też taki produkt, który jeżeli zmienicie, możecie na początku nie być takie super zadowolone. Nie ma jeszcze tuszy do rzęs, a przynajmniej ja nie znam tuszu do rzęs, który byłby wodoodporny. Natomiast tusze do rzęs naturalne również dają objętość, również dają bardzo ładny efekt, ale przede wszystkim też są dużo łatwiej zmywalne i też nie są takie super drogie, bo tak jak mówię, ja używam tuszy za 20 par złotych z Lavery, są też tusze z Benecosa, które są również świetne i też kosztują około 20 par złotych, więc ten wydatek nie jest jakoś wzmożony, a nawet najdroższe tusze, takie powiedzmy łatwo dostępne u nas w Polsce, które kosztują 50 par złotych, nie są aż takie super drogie. Ja kupuję tańsze tusze do rzęs, dlatego że ja lubię sobie co 3 miesiące ten tusz do rzęs wymienić, ale jeżeli chcecie coś droższego, bardziej ekskluzywnego, to są też i takie tusze i możecie je sobie poszukać w internecie i na pewno też znajdziecie coś dla siebie. Kolejną rzeczą to znowuż pomadki. Pomadki z tego samego powodu co balsamy do ust, dlatego że je zjadamy. Coś, co łatwo wymienić sobie w makijażu, to są wszelkiego rodzaju róże, bronzery, pudry. Pudry to jest w ogóle coś, co bardzo łatwo wymienić i myślę, że nawet warto wymienić ze względów chociażby ekonomicznych, dlatego że składowo te pudry naturalne mają zazwyczaj kilka składników i są dużo lepsze, dużo bardziej dają efekt na bardziej długotrwałe niż pudry tradycyjne. Ostatnio wyobraźcie sobie, że dowiedziałam się, że jest puder ryżowy, który nie zawiera w ogóle ryżu i kosztuje 20 parę złotych albo 30, więc jeżeli mam kupić puder ryżowy, który nie zawiera ryżu, a tutaj mogę sobie za 20 zł kupić puder ryżowy, który zawiera ryż i jest naturalny, to wydaje mi się, że rachunek jest prosty i oczywisty. Jeżeli chodzi o róże, to jest naprawdę niesamowity wybór, są też róże prasowane, są róże w kremie, są róże oczywiście sypkie. Te sypkie możecie połączyć sobie z olejkami albo z żelem hialuronowym i wtedy mieć róż w kremie.
Także tutaj jest bardzo duży wybór. Jeżeli chodzi o bronzery, to również są i sypkie, i prasowane. Więc tutaj też możecie sobie wybrać. Troszeczkę może być problem z wyborem koloru takiego bronzera, więc jeżeli macie możliwość, to polecam Wam sprawdzenie gdzieś na miejscu koloru, ale są takie produkty, które uważam, że są świetne. Jak chociażby mój bronzer z Amelie, jest niesamowicie ładny kolor i jego jestem w stanie polecić większości typów cery. Coś, co warto by było oczywiście wymienić, to jest podkład i nie oszukujmy się, wymiana podkładu, znalezienie podkładu naturalnego, który by nam pasował, jest mocno utrudniona. Ja też obiecałam Wam film o podkładach naturalnych i mam nadzieję, że on niedługo się ukaże na moim kanale i znalazłam kilka podkładów z różnych półek cenowych, tak jak Wam mówiłam, które są u nas w Polsce dostępne. Najlepiej oczywiście by było podkład sobie znaleźć, kupić próbkę albo przetestować na miejscu. Jeżeli chodzi o podkłady mineralne, to większość firm oferuje próbki, jeżeli nie wszystkie, więc zachęcam Was do tego, żeby kupić tą próbkę. Kupcie sobie dwa albo trzy kolory, które wydają się Wam najbliższe Waszemu kolorowi. Jeżeli znajdziecie swój kolor, to kupcie sobie kolor ciemniejszy i kolor troszeczkę zbliżony do tego koloru, co Wam się wydaje, ale w innej tonacji. To wydaje mi się, że takie najbardziej optymalne rozwiązanie. Nie zapłacicie może za to jakoś super mało, ale jeżeli macie kupić produkt później, z którego będziecie niezadowoleni, to ja bym jednak zaryzykowała i kupiła właśnie próbkę. A jeżeli chodzi o te bardziej płynne podkłady w kremie, w musie czy właśnie w płynie, to tutaj, jeżeli nie macie możliwości udania się do sklepu i przetestowania na rynku, chociaż wiele sklepów oferuje testery, jeżeli z takim sklepie jesteście, to przetestujcie sobie formułę na dłoni. Jeżeli ona Wam się wydaje troszeczkę taka kiepska do rozprowadzania i nie macie makijażu na twarzy, to przetestujcie sobie tę formułę na twarzy. Niektóre też ciemnieją, niestety w płynie, o czym też Wam powiem w tym filmie o podkładach, ale jednak to jest coś, co jest najbliżej Waszej skóry, no, macie to na całej twarzy i na pewno odczujecie dużą różnicę. Może one nie są tak wspaniałe, tak jak mówię, może one nie są tak wspaniałe w nakładaniu, ale jednak efekt jest. Jeżeli nie chcecie się za bardzo martwić właśnie doborem tego podkładu w płynie, to zdecydujcie się na podkład po prostu w pudrze i on też ma mniej składników, mniejsze ryzyko podrażnienia, a zazwyczaj one też łagodzą wszelkiego rodzaju podrażnienia, bardzo ładnie łagodzą skórę trądzikową, czy u mnie bardzo też fajnie łagodzą alergię, więc może zacznijcie od tego sypkiego, a jeżeli już w ogóle Wam się nie będzie sprawdzać, to wtedy przejdźcie dopiero na ten krem BB albo podkład płynny. Chociaż ja uważam, że i tak w niektórych sklepach też można znaleźć podkłady płynne w próbkach, więc jeżeli nie chcecie używać produktu sypkiego, bo uważacie, że sobie z nim nie poradzicie, albo już próbowałyście, albo się u Was nie sprawdza, bo robi za dużo bałaganu, to po prostu poszukajcie gdzieś, gdzie można kupić próbki podkładów płynnych. I to tyle, jeżeli chodzi o moje porady. Ja pielęgnację zmieniłam praktycznie od razu, a jeżeli chodzi o produkty do makijażu, to zmieniałam je stopniowo, ale uważam, że gdybym miała to robić drugi raz, to zmieniłabym wszystko na raz, pomimo tych różnych wad i zalet. To jednak makijaż według mnie lepiej jest zmienić na raz, wtedy nie ma też takich różnych tych wad, o których Wam mówiłam. I jest troszeczkę więcej zalet, bo efekt widzicie od razu. Mam nadzieję, że film był przydatny. Dajcie znać, czy planujecie taką zmianę, a może jesteście po. Więc jeżeli jesteście po, to powiedzcie, jak to u Was przebiegało. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!